sobotę 25 maja w ramach realizacji projektu W poszukiwaniu historii, takie jest życie, taki jest świat odbyły się dwie imprezy. Wykopy archeologiczne, czyli akcje poszukiwania skarbów na przedmieściach Karlina oraz otwarcie wystawy fotograficznej. Uroczystego otwarcia wystawy oraz wręczenia nagród laureatom dokonał Waldemar Miśko, burmistrz Karlina. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować autorom tych zdjęć. Mam nadzieję, że przynajmniej część z nich dotarła do nas, a są to przecież również autorzy z całej Polski. Ale dzisiejsza wystawa i ten konkurs też jest trochę inny i nietypowy, ponieważ można powiedzieć, że ta wystawa jest wystawą międzynarodową. Po raz pierwszy zaprosiliśmy naszych gości z gmin partnerskich, z Dargun i z Wolgast. Nadesłali swoje prace. Gościmy tutaj dzisiaj również mieszkańców tych dwóch miast niemieckich. W siódmej edycji konkursu fotograficznego pod tytułem Takie jest życie, taki jest świat, będącego kontynuacją poprzedniego, trwającego 14 lat, cyklu 4 pory roku, jury wyróżniło i zakwalifikowało na wystawę pokonkursową 69 prac. Nadesłano ponad 300 zdjęć, także było z czym wybierać. Obrady trwały do późnych godzin, były bardzo burzliwe. Pierwszą nagrodę otrzymał Piotr Grochala z Warszawy za zestaw Z mgły i kamienia zawierający zdjęcia Zagubienie po sezonie oraz pamięć. Druga nagroda przypadła Arturowi Jastrzębskiemu z tych zestaw Orchidee pod kroplówką, natomiast miejsce trzecie przyznano Katarzynie Gritzman ze Starachowic za zdjęcie Kłaniam się Tobie. W konkursie wyróżniono Pawła Grążawskiego z Karlina oraz Witalija Artiuchina z Wolgast. A to ja przysłał 5 robót, ale tu to 5 robót, ale zrobione w studii z kontrastowym światem. No to taka interesna tema dla mnie, kiedy tylko dwa cwita, czarny i biały, bez serego, bez odcienków. Uczestnicy wernisażu mieli możliwość podziwiania wszystkich nadesłanych na konkurs prac oraz zobaczyć efekty porannych poszukiwań. Impreza została dofinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, Fundusz Małych Projektów Interreg 4A Euroregionu Pomerania.